Witam Was na kanale Riznik Team. Dzisiaj trochę inny materiał. Ostatnio zaczęłam się rozciągać do szpagatu. To jest taki mój cel na 2019 rok. I wczoraj przypadkiem, korzystając z poradników z YouTube'a, trafiłam na taki filmik, gdzie dziewczyny z kanału The Gymnastic 2 robiły taki hack sportowy z Pinterestu, który polegał na tym, że w 10 minut robiły szpagat. Każda z nich go zrobiła po 10 minutach, mimo tego, że na początku były dosyć wysoko nad ziemią. Także bardzo mnie to zaintrygowało i postanowiłam dzisiaj po prostu zrobić ten challenge. Także zobaczymy, co się uda zrobić. Teraz Wam zaprezentuję aktualnie mój szpagat na lewą nogę. Aktualnie moja forma szpagatu bez rozciągania, bez rozgrzewki, także weźcie sobie to pod uwagę, że kiedy skończę ten 10-minutowy challenge, będę już dosyć dobrze rozgrzana i troszkę rozciągnięta, ale mimo tego, że rozciągam się już aktualnie 18 dni, ale mam dosyć duży progres i dosyć nisko jestem w szpagacie, załączam tutaj moje aktualne zdjęcie po rozciąganiu, najlepszy wynik. Także nie udało mi się jeszcze zejść nigdy do dołu. Zobaczymy. Pierwszym ćwiczeniem jest rozciąganie łydek. Trzymamy je tutaj przez 2 minuty. I mamy podniesione palce. Po prostu podbicie stopy jest na podwyższeniu i robimy skłon do przodu. Drugą z pozycji jest tak zwany standing pike. Czyli po prostu na stojąco skłon do przodu. Trzymamy go przez 1 minutę. Kolejną pozycją jest pyramid pose, tak zwany, czyli pozycja piramidy. Z tym, że tylną nogę mamy położoną na palcach. I tutaj wykonujemy to ćwiczenie po minucie na każdą stronę. Piramidy. Tym razem to stopę, która jest z przodu, mamy podniesioną. Trzymamy tak samo po 1 minucie na każdą stronę. Piątym ćwiczeniem jest niski wykrok, czyli nasza stopa, która jest z tyłu, leży płasko na ziemi i wykroki trzymamy na jedną nogę po 1 minucie. Jest rozciąganie mięśnia czworogłowego uda. Także wygląda to troszkę podobnie do wykroku, tylko tylną nogę dociągamy do pośladka i tak samo pamiętamy, żeby noga z przodu miała w kolanie zachowany kąt prosty. Staramy się zejść biodrami jak najniżej. W trakcie ćwiczenia, czyli pogłębiamy rozciągnięcie i tutaj wykonujemy to ćwiczenie po 1 minucie również na każdą stronę. Teraz mały tip do wszystkich ćwiczeń, które wykonuję. W idealnym szpagacie miednica nie jest zrotowana w żadną stronę. I tak samo przy rozciąganiu musicie o tym pamiętać, że nie rotujemy się w żadną ze stron. Najłatwiej jest to sprawdzić, czy jesteśmy zrotowani, czy nie, poprzez ułożenie naszego pępka. Jak sobie zerkniecie co jakiś czas, to pępek powinien być skierowany dokładnie na wprost. Wtedy mamy pewnie, że miednica nie jest zrotowana w żadną ze stron. Teraz przejdziemy do ćwiczenia. Czyli dociąganie naszej nogi w siadzie. I tutaj mamy 30 sekund na każdą nogę. Kolejnym ćwiczeniem, przedostatnim, jest tutaj tak zwany półszpagat. I tą pozycję trzymamy przez 1 minutę na każdą stronę. Ok, zrobiliśmy wszystkie zaplanowane ćwiczenia i teraz zobaczymy, jak mój szpagat. Niestety Maxa nie mogę się doprosić do walki, żeby przyszedł, bo odkurza przed jutrzejszymi warsztatami. Teraz zobaczymy. Prawie i
zaraz zrobię zdjęcie dla porównania, bo to jest chyba najniżej, jak udało mi się do tej pory zejść, ale zobaczymy. Na zdjęciu porównawczym jest dosłownie minimalnie niżej niż było wczoraj po moim 18 rozciąganiu. Także zostaję przy swoich treningach, przy swojej aplikacji i przy swoich filmikach od youtuberki, którą śledzę. No i zobaczymy. Zobaczymy, w ile uda mi się zejść do dołu, ale generalnie fajne rozciąganie i polecam. A tymczasem zapraszam do subskrybowania i oglądania mojej serii o street workout i kalistenice. Ciekawa jestem, czy udało Wam się zrobić ten challenge i jaki był progres u Was w szpagacie, czy komuś udało się zrobić, także czekam na informacje i tymczasem pozdrawiam.